Okej, okay, a więc aktualnie znajdujemy się w Pszczelej Woli. Po 1500 km zamierzamy za chwilę dojechać do technikum pszczelarskiego, w którym mieści się oprócz tej znamienitej szkoły, jedynej bodajże na świecie, mieści się także ma miejsce koniec wyprawy na miodzie, a więc tak, sytuacja jest taka, że przed chwilą próbowaliśmy zrobić transmisję na żywo, niestety w Pszczelej Woli nie ma czegoś takiego jak zasięg komórkowy, nie jest to wielka katastrofa, ponieważ ten filmik, który aktualnie się nagrywa, wyślemy jak najszybciej na Facebooka oraz do archiwum. Natomiast tutaj mamy trochę dziur. Postaram się relacjonować, co widzimy. Ponieważ jest to właśnie ta meta. Właśnie teraz jest to ten triumfalny wjazd. Proszę Państwa, do Pszczelej Woli, po 1500 km wyprawy na miodzie. Właśnie teraz ma miejsce. Nie będziemy tego ukrywać, nie ukrywamy tego. Wszystko widać? Tak, wszystko widać. Dobra, o kurde, ale dziury. Niestety nie ma szampana, nie ma truskawek, ale to nic. Bo... cholera, ja te dziury tutaj muszę wymijać, a nie Państwu tutaj rzeczy relacjonować, ale postaram się... O, pokażę, jak droga wygląda. Tak, a więc... aktualnie wyjechałem z lasu, idziemy przez jakieś takie dziurawe sytuacje budowlane, zbliżamy się do jakiejś takiej większej drogi i tam mam nadzieję spotkać kogoś, kto powie, w którą stronę jest szkoła. Tak. Szkoła, technikum pszczelarskie. Przyspieszam. Natomiast tak, tam pod szkołą czekają dwie osoby. O, ktoś dzwoni, uwaga. Halo? Właśnie wjeżdżam, zaraz będę. Zaraz będę. Za chwilę będę. Jestem w Smolicach, za chwilę skręcam do Pszczelej Woli. Wyjechałem z lasu. Tak. Do zobaczenia. O Smolicy. Ciekawe, co tam jest. Dobra. Powracam do relacjonowania. Gdyby Państwo nie widzieli, to ja właśnie do Państwa mówię, tam na tym nagraniu. A nie na przykład do telefonu, jak to przed chwilą. Więc jestem w Smolicach. Tu gdzieś jedzie się do Pszczelej Woli. O, idzie karetka, ja zwalniam. Tam chyba jest tablica, że już to jest Pszczela Wola. Muszę szkoły zapytać, jak tutaj dojechać. Dobra, szkoda, mogę w dzień dojechać. Ale nic. Pszczela Wola? Żabia Wola, proszę Państwa. A gdzie pszczela? Żabia Wola 2 km. A pszczela to co? Co to ma znaczyć? Gdzie jest Żabia Wola? Dobra. I tak. Teraz gdzie my jesteśmy? Teraz jesteśmy, cholera, jakiś gaz już otwarte. Gazu. I
wyprawa na drodze. Jadą z końca. A tutaj żabia wola, a nie pszczela wola. Cholera. Ciekawe. Ciekawe, co to ma znaczyć. Dobra. Dobra, zajrzę na mapę. Cyfrową mapę tutaj. Tak, dobrze jadę. Pszczela wola jest przed... Pszczela wola, proszę Państwa, jest przed żabią wolą. Więc... Tamte światło to już jest chyba pszczela wola. Żyje. Pszczela wola? Jest jakaś szkodnica. Pszczela wola! Udało się, proszę Państwa, udało się. To jest tablica z pszczelowolą. Może tego nie widać? Dobra, nie widać, bo jest ciemno. Dobra. Tak czy inaczej. Szkoła? No właśnie. Gdzie tu ta szkoła? Tak, więc może to za dobrze tego nie było widać, ale dookoła otaczało mnie pola. Coś mi minęło. O, jest tak gdzieś. Ha ha! Koniec wyprawy na miodzie. Cześć! Gratuluję normalnie. Hej! Cześć, hej! No to super! Dojechałeś w końcu, co? Tak, to jest Agnieszka. Dojechaliśmy. Poczekaj. Chyba dojechałeś. Muszę to odpiąć. No. Po prostu przypiąłem, żeby się cholerstwo nie spadło. Wiesz co, jest to naprawdę... To ty jechałeś przez tą drogę, którą ja też jechałam, wiesz? To jest najgorsza droga w całej gminie chyba. Aż tak? Jest tak. Straszne, rzeczywiście chyba jest straszne. Gorszej nie ma, słuchaj. Tak, a więc... No to udało ci się, podziwiam cię normalnie, nie? Tak, to jest pozwól, że zracjonuj, ponieważ dobrze. Robimy klipa, robiliśmy na żywo, ale stracił się zasięg. Ale sam przyjechałeś? Tak, no przyjechał też ABV, to jest ABV, natomiast za chwilę pojawi się też tutaj Andrzej Narkotyk, który przez wiele, wiele czasu, przez właśnie 6 tygodni, czy przez 2 miesiące bodajże, co chwilę mówi, że on jedzie, on załatwia sobie hamulce, on coś, jakieś papiery musi złożyć. No dobra, i on jest z daleka. Anyway, udało się zakończyć tą wyprawę i się właśnie bardzo z tego cieszą. Natomiast niestety nie udało się zrobić streama na żywo. Chcieliśmy zrobić streama na żywo. Robiłem streama, robiliśmy transmisję dość długo, ale transmisja, ale tam w tym lesie skończył się zasięg. Więc ten. To jest największa dziura w całej gminie według mnie. Osmolice. Gorszej nie ma. A tak? Tak. Droga jest tam najgorsza w całej gminie. Dobrze, to ja pozwolę sobie nagrać, bo teraz jesteśmy... Agencja posyła pszczelowo. O, może tutaj to nagram, że... Rzeczywiście jest to dowód na to, że udało nam się dojechać. Pszczela wola. Tak. A to jest szkoła. Tak? To jest szkoła. Szkoła pszczelarska. 1500 km kręcenia. Kręcenia. O, tutaj, tak. O, właśnie tutaj widać. Dobrze. Dobrze, a więc nie będziemy już zanudzać. Jeszcze pokażę Wam
Jeszcze pokażę wam rower, który dokonał tego wszystkiego. A więc oto jest ABV. ABV, czyli Autonomous Bus Vehicle. Autonomiczny wehikuł bus. Jest to stalowa maszyna, która dzielnie służyła przez większość wyprawy. Niestety, jak zapewne niektórzy z was wiedzą, prawie na samym początku, za Szczecinem, zerwała się linka od skrzyni biegów. Tam mieści się skrzynia biegów i musiałem wymienić go. Na 400 km wymieniłem go na model z innym napędem. No taki sam model, tylko że z innym napędem, ale we Wrocławiu dzielna postać pod tytułem Kajak Custom, taki bardzo dość specjalistyczny serwis rowerowy, udało mu się naprawić go. Więc to też jest jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru. A to jest, jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić, to jest Agnieszka, która to służyła wyprawie pomocą podczas tej wyprawy w ramach kontaktów z prasą, z mediami i tak dalej. Natomiast dziękujemy serdecznie. Tak, w imieniu Robali. Bardzo miło. Mi też było bardzo miło. Natomiast w wyprawie wzięli też udział kobiety i mężczyźni, nie? Tak, kobiety i mężczyźni, tak. Na początku była Ewelina przez króciutki okres, potem brał udział Mrufik, tak. Mrufik, czyli jak my go nazywaliśmy? Niepozorny urzędnik z Warszawy? Tak, chyba tak. Niepozorny urzędnik z Warszawy, tak. Bądźcie wysoki urzędnik z Warszawy. Też w tym wydarzeniu brała później udział niewysoka spryciara z Wrocławia, czyli Dominika, która to prowadziła swojego fotobloga podczas tej wyprawy i też, no i parę osób się dołączało na krótkie wyprawy. Natomiast wirtualnie razem z Agnieszką brał udział Darek Małanowski, który jest autorem, jest autorem strony i też profilu i też kilku innych inicjatyw w ramach obrony pszczół. Jego strona nazywa się Chronimy Pszczoły. Jego inicjatywa jest bardzo, bardzo mocno skierowana na obronę pszczół i też jest bardzo miłą postacią, która pomagała nam podczas tej całej wyprawy, więc serdecznie tutaj idzie też dziękczynienia do Darka. I cóż, to chyba na tym już skończymy to nagranie, które to przypieczętuje 1500 kilometrów w ramach obrony pszczół. Ale przedtem, chciałbym jeszcze, wiem, że jestem trochę marudny, ale chciałbym tutaj wyciągnąć z tej sakwy, proszę Państwa, tutaj widzicie, o właśnie, dzielone naklejki, z tej sakwy planuję wyciągnąć baner. Agnieszka, może rozwiń? Oczywiście. Tak, ten baner przyświecał nam podczas tej wyprawy. Rolniku, szanuj pszczoły. Ponieważ wyprawa jest tylko przyczynkiem do tego, żeby zachęcić rolników do tego, żeby szanowali pszczoły, bo jeżeli pszczoły wymrą, to wszystko wymrze. To wszystko, nie będzie natury, nie będzie świata, nie będzie zielonego. Wszystko będzie wyglądało tak, jak rzeczywistość, przez którą jechaliśmy, czyli będzie zima. Będzie wciąż zima, będzie pustynia. Która mogłaby już sobie swoją drogą pójść. Tak, ale z drugiej strony cieszę się, że zima się jeszcze nie skończyła, bo no bo cóż, to w pewnym sensie było to wyzwanie. Gdyby już wcześniej było słońce, to by było mniej atrakcji, nie? Tak, mniej splendorowo, a do tego wyprawa zaczęła się dość późno jak na zimę. Tak, a więc rolniku, chronił pszczoły. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Narkotnik zaraz dojedzie, mówił, że od sześciu tygodni narkotnik mówił, że zaraz dojedzie, że tylko hamulce zrobił, jakieś dokumenty, coś tam. Tego nie było. Nie, to nie jest tak. Przyjdzie na rowerze. Tak, przyjdzie na rowerze. W ogóle kupił sobie śpiwór specjalnie, załatwił sakwy, no załatwił w cholerę ekwipunku i coś tam jeszcze. No i cóż, niestety, jak to często bywa z tego typu chochlikami, jest bardzo fajną postacią, ale nawet na koniec wyprawy nie zdążył. Mamy nadzieję, że uda się zrobić razem z nim rundę honorową. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do